W pierwszym odcinku programu Kuby Wojewódzkiego na kanapach zasiedli znani celebryci na czele z Carolinę Depreński, która słynie z kontrowersyjnych wypowiedzi i przechwalania się bogactwem. U jej boku wystąpił Marcin Hakiel, z którym dziennikarz TVN dużo rozmawiał na temat zakończenia wieloletniego małżeństwa z Kasią Cichopek. Duet nie przypadł do gustu widzom TVN, którzy tłumnie wylali swoje żale w sieci. Żenujące. Nie ma bardziej wartościowych osób, co mają coś ciekawego do powiedzenia. Jest tyle ciekawych osób, które można zaprosić na wywiad. E pan zaprasza jakiegoś pustaka. Widocznie ma pan swoich widzów zagłupków. Program schodzi na psy. Pisali wzburzeni internauci. Kuba Wojewódzki nie mógł patrzeć na to, jak upada jego renoma. W publicznym wpisie ostro podsumował przytyki i wytknął błędy tym, którzy nie sympatyzują z jego telewizyjną twórczością. Programy typu Talkshow nie tworzą gwiazd. Nie kreują nowej rzeczywistości. One ją pokazują taką, jaka ona jest. Stworzona, wyprodukowana, wyklikana gdzie indziej. Nie podoba ci się jej obraz, nie rzucaj kamieniem w lustro, tylko sięgnij głębiej. Bo ja jestem zwierciadłem czyjejś ciekawości, która do poziomu gwiazd wynosi czasem jednostki zagadkowe, zaczął. Prezenter, uznawany za króla TVN, nie przebierał w słowach. Gdy odpowiadał na zarzuty widzów, stwierdził, że ich zachowanie mocno go zadziwiają. Martwi mnie brak takiej moralnej paniki, gdy w mediach mamy Bąkiewicza, mejzy czy Giertycha. Dystans, 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 bo wszyscy zwariujemy. Społeczeństwo, które traci poczucie humoru, popada w zgorzknienie i marny kabaret, dodał. Zobacz też, jaki o Chichopek i Kurzajewskim mu wojewódzkiego. Dał do pieca, że hej Sarolina Derpielski poznała Hakiela i od razu wypaliła, nie jest taki jak mówią Hakiel powiedział definitywny niecichopek. Nie zmieni tego nawet postawa Kurzajewskiego.